Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym szamateście. Dzisiaj przetestuję to pire. Pire ziemniaczane z cebulką i klopsikami. Od Knora, jak widzicie. Mam nadzieję, że będzie dobre, a tym bardziej, że będzie lepsze od tamtego Mikado. Także zagotujemy wodę, zalejemy do tutaj już wam pokażę, jak to wygląda. Momento. Opa, nie zrywam do końca. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj do tej linii trzeba zalać wodą. To jest po prostu sproszkowane pire ziemniaczane. Jakieś tam klopsiki są. Niby. No właśnie, bo nie wiem, czy to prawdziwe, czy nie. Zaraz zagotujemy wodę i zobaczymy się za chwilę, jak już będę zalewał. Później należy odczekać 3 minutki. 3 minutki i można jeść. Także do zobaczenia za chwilkę. Ok, już się gotuje woda. Także zalewamy do tamtej linii. Już wam to pokażę. Akurat teraz tylko nagrywam przednią kamerką. O, trochę chyba za dużo nalałem. Dobra, mam nadzieję, że się zredukuje zaraz. Odstawię jeszcze czajnik i trzeba będzie wymieszać. Mam nadzieję, że się nie zrobi za rzadkie. Nie, jest ok. Już się bałem, że za rzadkie mi wyjdzie, to wtedy by była katastrofa. I wtedy nie byłaby to oczywiście wina Knora, tylko moja, że źle to przygotowałem. Ale to jest takie typowe danie instant. Na przykład, słuchajcie, dobre to jest na biwaki. Na przykład, macie kubek taki metalowy. Są takie metalowe właśnie kubki, w których można właśnie zagotować wodę na ognisku, czy na przykład na grillu. No to spokojnie akurat, spokojnie się nada. To tak to wygląda. Pokażę tak bardziej do światła. O, to. No i teraz czekamy 3 minuty. Przykrywamy, na ile się da i do zobaczenia za 3 minutki. Jest, uwaga, no powiedzmy 6 po drugiej, także zobaczymy się 10 po. I mamy, złapie fokus czy nie? No złapało. Jest 9 po. Pomyliłem się troszeczkę. Okej, to przystępujemy do degustacji właśnie tego pire. A tam akurat w tle muzyczka z Age of Conquest. Mam nadzieję, że mi się ta gierka spodoba. No i tak się prezentuje. To jest to. Naprawdę bardzo dobre. No jak oczywiście na danie instant, no daje spokojnie czwóreczkę. Naprawdę jest dobre, konsystencja świetna. Najlepsze jest to, że nie ma, tutaj serwatki, także alergicy mogą jeść. A ja właśnie jestem alergikiem, chociaż nie, moment, białka mleka są. Przepraszam. Jest mleko, no ale serwatki nie ma, a serwatka, no mnie przynajmniej najbardziej uczula. Naprawdę świetna konsystencja, znaczy się, udało mi się. Cebulkę mocno czuć, mniej te klopsiki, naprawdę tak ledwo się przebijają, dlatego oczywiście daję czwórkę. Ale jak na danie instant,
Jest naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze można by trochę poczekać. Później jednak tak jak czuć to mięso, no bo to zapewne jest liofilizowane mięso, czyli wysuszane, no to naprawdę bardzo dobrze posmakuje. Także daję spokojną 4, 4/6. No i naprawdę polecam, oczywiście to nie jest dla wegetarian, tylko dla mięsożerców, więc przestrzegam. No i oczywiście jak ktoś ma no, mocną alergię na mleko, no to oczywiście odradzam, bo jednak, przepraszam, jest tutaj białko mleka, jest też koncentrat soku z selera, odtłuszczone mleko, wszystko jest tutaj właśnie no, caps lockiem napisane, jest i mąka pszenna. Także, chociaż nie wiem właśnie, z bułki bułka tarta. Także wszystko jasne. Jeśli chodzi o właśnie informacje alergiczne, to no nie, niestety tutaj się nie zobaczę, ale wiecie co? Jeszcze na mordeczkach to Modena wrzucę fotkę z tego całego właśnie składu. Także tam oczywiście zajrzyjcie i na fanpage Szama TV na Facebooku też zapraszam. No niestety, po prostu ja postanowiłem zrobić z tego one shota. Widzę, że nic z tego nie widać. Także to będzie, fotka składu będzie na fanpage'u i oczywiście też na grupie facebookowej Mordeczki to Modena, na którą bardzo zapraszam. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Pioma!